witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulinarnego Orgazmu. Dziś poprowadzę program ja, Wróżbita Krzysztof, a na nasz warsztat weźmiemy afrodyzjak. A oto on, liść lubczyku. W naszym programie będzie dużo magii, czarów, przepowiedni, wróżby z kuli szklanej po klopsach. A to wszystko przed wami. W starożytnym Rzymie korzystano z erotycznych właściwości afrodyzjaków głównie po to, aby rozpalić zmysł kochanka. W średniowieczu z umiejętności przygotowywania magicznych eliksirów wzmagających popęd płciowy słynęły czarownice. Nasza rodzima magia ludowa przypisywała lubczykowi szczególną moc. Gdy ukochany nie odwzajemniał uczucia, dziewczyna za radą zielarki dodawała wywar z lubczyku do jakiegoś napoju, którym chłopaka poiła, a gdy pił, mogła w myślach przepowiadać takie zaklęcie. Wypij, że to ziele, wypij, nieboże, łuno przy kochaniu wiele dopomoże. Byś mnie nie opuścił, do inszy nie chodził, byś mnie nie zawodził. W dawnych czasach wpinano go we włosy panny młodej. Wierzono bowiem, że przyniesie młodej parze szczęście i zdrowie. Lubczyk chroni, dodaje odwagi i wigoru w miłości. Pogłębia, wywołuje prawdziwe uczucie. Przyciąga miłość, usuwa blokady seksualne, pomaga otworzyć w sobie miłość do siebie i innych. Przyciąga dobrych i stabilnych przyjaciół. Pomaga nawet w znalezieniu dobrze płatnej pracy. Przyciąga obfitość oraz dostatek pieniędzy i pomyślność. Lubczyk to nie tylko przyprawa. To również afrodyzjak o wielkiej mocy. Stosowano go jako składnik miłosnych wywarów i środek, by usiedlić partnera. Dużą nieostrożnością jest dać partnerowi skosztować lubczyku i pozwolić, by po posiłku ruszył dalszą drogę, na przykład do pracy lub w inne miejsce, gdzie nas nie ma, a są inne kobiety. Spożycie lubczyku może być przyczyną zdrady. Halo? Szefie, zaraz będzie. Mamy kolejny telefon. Wróżbita Krzysztof, słucham. Jak masz na imię? Ile masz lat? Dzień dobry Panią Wróżbito. Dzień dobry. Nazywam się Samantha, lat 74. Samantha... 74, tak? Tak, tak, dokładnie. A to rocznik, czy ma Pani tyle lat? Nie, no, mam tyle lat, proszę Pani. Trudne pytania. Wie Pan, tak mam problem, taki mały. Czas biegnie, nie błaganie. Poczekaj Pani chwilkę, ja wezmę na głośno mówiący. Czas biegnie niebłaganie, zegar biologiczny tyka, wie pan. Jednak to 74 lata już mam swoje. Niech pan powie, czy znajdę w ogóle swojego męża w tym roku? Pani Samanto, pozwoli pani, że zapytam karty. I co tam? Jest nadzieja? Pani Samanto, że tak się zwrócę kwiatuszku, czy... Czy pani już czasem nie przekwitła? Żarcik. Pani Samanto, karty mówią wyraźnie, że nie ma już szans niestety. Jest nadzieja. Jak to powiada staropolskie, słowiańskie przysłowie, przez żołądek do serca. A tym kluczem lubczyk. Kupisz w warzywniaku kiść więcej. 3 albo 5 albo... Wykupię wszystko. 7. 7 kiści lubczyku, naparzysz wywaru i dasz temu jednemu wybranemu. Wypije, nie umrze. Będzie z tobą aż do śmierci. Lubczyk posiada również właściwości zdrowotne. Poprawia pracę nerek, działa moczopędnie, wiatropędnie, rozkurczowo i sztucznie. Ostrożnie powinny stosować go osoby, które dużo przebywają na słońcu. Pod wpływem jego promieni może powodować powstanie plam na skórze.